Tak to było 30 lat temu, ten przebój, taki wybuch tej piosenki nastąpił, a w muzycznej jedynce Marek Kościkiewicz, dzień dobry. Bardzo miło, sprawca, witam. Że tak powiem, kompozytor, kochać inaczej. I teraz nie wiem, Marek Kościkiewicz Demono? No tak, 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 oczywiście 30 lat zespołu Demono i myślę, że beze mnie, bez Roberta Chojnackiego, Darka Krupicza, tego zespołu też Demono nie ma. Tutaj, jeśli chodzi o piosenkę Kochać Inaczej, to zespół, autorem muzyki jest cały zespół. Aha. Każdy miał tam swój skład. Jestem autorem tekstu. Ale też pierwsze dwie płyty tak były sygnowane i wspólnie pracowaliśmy. Potem kilka następnych piosenek już jakby samodzielnie popełniłem. Jeśli chodzi o zespół, to rzeczywiście jesteśmy w takim troszeczkę trudnej sytuacji, bo... To znaczy są dwa zespoły, sobie szczerze, oba nazywają się Demono. Tak, wszyscy świętują, tylko że ja jestem za tym, żeby to świętować jednak tylko gdzieś pamiętać o tym, że zespół ma 30 lat. Andrzej chciał celebrować to 30-lecie... Andrzej Krzywy. Tak, beze mnie, bez Roberta i bez Darka, co się łączy z jakimś tam moim sprzeciwem. Sytuacja jest trudna, bo tutaj rozmawialiśmy też o fanach. No właśnie, ja chciałam w imieniu fanów i słuchaczy apelować, żeby jakoś nastąpił jakiś konsensus, bo no trudno, nie wiem, mieliście tyle przebojów, koncertów, fanów, no nie można tego wykreślić. Absolutnie. Albo podzielić. Absolutnie. Albo podzielić no, na pół, czy na tyle, ile jest osób. Absolutnie, ja jestem też zdania takiego, że jestem też razem z fanami, że uważam, że powinien być jeden zespół, jeden skład i ten skład, który jest składem oryginalnym, czyli jesteśmy w jednym zespole z Andrzejem. Tak powinno być. No właśnie. I uważam, że to ma sens, to jest historia, która by naprawdę, ja sobie zdaję sprawę, jesteśmy zespołem, który osiągnął swoje największe sukcesy w latach 80., 90. I ten zespół działa w dużej mierze na takim sentymencie do tamtych czasów. Ale tak jest w życiu. Z czego się zawsze cieszę. Tak jest, bo powinienem się cieszyć z tego. Cieszę się z tego, jest to, nawet jesteśmy wyróżnieni, uważam, że to była niesamowita przygoda i ten czas dla polskiej muzyki był genialny. Tyle muzyki wspaniałej, ile wtedy powstało. I zresztą ta muzyka też cały czas jest z nami, jest obecna. Dlatego teraz to wszystko, co kiedyś wypracowaliśmy, powinniśmy wykorzystywać bardzo mądrze, bardzo starannie i pamiętać o tym, że jest właśnie taka grupa ludzi, która ten zespół kojarzy właśnie z tym składem pełnym, czyli ze mną, z Robertem, z Andrzejem. I więc ja też apeluję do Andrzeja, żebyśmy jednak znaleźli czas na to, żeby... A ja apeluję do was obu, żebyście znaleźli czas i się spotkali, nie wiem, na neutralnym gruncie w polskim radiu albo co może się udać. Niezależnie od tego, oczywiście z różnych powodów koncertujemy. Z nami śpiewa teraz poza Tomek Korpanty, poza Robertem Chojnackim, Darkiem Krupiczym czy Wojtkiem Wójcickim, który 20 lat z nami gra, koncertujemy w takim składzie, nagrywamy płytę. Andrzej no też gra koncerty i to jest trochę kłopotliwe, bo chociaż informujemy, oczywiście zawsze jest informacja, który to jest skład. Tak, nie wprowadzamy nigdy w błąd. Są plakaty, są informacje, ale jestem zdecydowanie zdania, że to powinien być jedna grupa powinna być. Są światowe przykłady, że bo teraz sytuacja jest taka, że grupy są dwie i sprawa jest w sądzie, tak? I nie wiadomo... Tak, Andrzej chce sądownie odebrać mi nazwę do zespołu, który założyłem. Jest trochę... To jest niefajne, ale jest bardzo dużo... I takiego właśnie niepotrzebnego chaosu w tym wszystkim. No i czekamy na koniec tej rozprawy, która no, trwa trochę i chyba to niezbyt korzystne jest dla nas, bo być może rozstrzygnięcie dałoby kolejny sygnał do tego, że trzeba po prostu
pogodzić się po prostu, jakby najprościej mówiąc. No to teraz o muzyce porozmawiajmy, bo tyle już było o różnicach, o sądach i tak dalej. Radziłabym popatrzeć, jak na świecie te sprawy się rozstrzyga, bo przecież, bo to jest tak, że jak zespół osiąga dużą popularność, tak jak z wami się to zadziało od tego 87 roku, to rzeczywiście są trasy, jest presja, żeby były nowe płyty, żeby był sukces i to wszystko wpływa na członków zespołu i może jakieś konflikty generować, prawda? I zmęczenie i tak dalej. Oczywiście są dwie jakby sprawy. Jest sprawa miłości do tej pracy, czyli tego, że się to, że to jest rzeczywiście chyba największe wyróżnienie dla każdego, kiedy praca jest przyjemnością, ale też jest aspekt finansowy, czyli jest to praca, która pozwala na to, żeby utrzymywać dom. Mamy wszyscy masę dzieci, rodziny, które utrzymujemy i to jest też bardzo, bardzo ważne. Dlatego te dwa elementy tutaj pewnie odgrywają rolę i dopóki będziemy zapraszani do grania koncertów, myślę, że wszyscy będziemy z przyjemnością jechali do naszych fanów i dla nich grali. To teraz już o tej piosence. Ty jesteś jutrem. Przygotowujemy materiał do nowej płyty. Ona będzie pod koniec sierpnia już w całości. Mamy teraz piosenkę, którą obecnie lansujemy. To jest piosenka Ty jesteś jutrem. Równocześnie można też posłuchać drugiej piosenki Kiedy pada deszcz. Tutaj zauważyłem, że przy promocji płyty Ed Sheerana on też pokazał kilka utworów w jednym czasie i rzeczywiście to jakoś zadziałało. Być może jest to jakiś nowy sposób marketingowy. No właśnie, bo do tej pory zawsze było, że jest kanoniczna jedna piosenka i prosiliście, żeby radia nie grały innych, prawda? Natomiast to są, ponieważ to są też dwa różne utwory, więc my też do tych utworów zrobiliśmy kilka fajnych, nie osobiście, tylko zamówiliśmy to takiego naszego kolegi DJ Lorda, który zrobił kilka remiksów fantastycznych, wakacyjnych, letnich. Ale tą pierwszą piosenką główną, która obowiązuje, to jest piosenka Ty jesteś jutrem. Śpiewa Tomek Korpanty tę piosenkę. I gramy już na koncertach. Najbliższy koncert w Warszawie. Gramy razem z koncert z bardzo lubianym przeze mnie i bardzo wysoko cenioną grupą Hej z Kasioną Soską, tak, na warszawskim Żoliborzu 19:30 jutro. Zapraszam wszystkich serdecznie. Już jutro. Tak. Zapraszamy w takim razie serdecznie. Marek Kościkiewicz w muzycznej jedynce. Ty jesteś jutrem. Nowa piosenka zespołu Demonów. Tak. Zatrzymam czas na kilka chwil. Popatrzę w dal. Tam jesteś ty.